obroku kropkę sobie ubić, obrazku trumna nie je, obrazku słońca nic nie mówić. Ziemia oczysta, ziemia jasna, nie będę powalił drzewa, codziennie mocniej w ciebie wrasta, radością, smutkiem, dumą i niebem. Nie będę jak zadbana być, odrzucam pusto brzmiące słowa, można nie kochać cię i żyć, ale nie można pomocować. Wyobrażenia nowe składam, kamień leżąc na dnie rzeki oglądam i kształt jego badam. Z kamienia tylko rzeźbasz przyszłą rzeźbie głową rówieśnika. Ten kamień leży w morzu Wisły, a w nim potomna twarz ukryta. Na tej twarzy spokój był i dobroć, i rozumny uśmiech. Naród mój nie żałuje się, walczy i tworzy i nie uśnie. Codziennie mocniej w ciebie wrasta, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Moi drodzy, ci, którzy odeszli, wrośli ci, którzy padli w czasie powstań, w czasie wojen, wrośli po to, aby z korzeni wyrosły owoce, aby wyrosło drzewo, aby wyrosła wolność. Przemianie to rzecz przypisana do naszego losu. Wszyscy odchodzimy. Nie każdy musiał walczyć. Odeszli ci, którzy swoją pracę służyli ojczyźnie. Oni też wrośli w tę ziemię. I ich praca wydała owoce. Czy my? Czy wy wyrastacie w swoją ziemię? Czy potraficie wydać w przyszłości owoce? Czy kiedyś, może za dzień, może za miesiąc, a może dopiero za kilkadziesiąt lat, ktoś powie żył, wrósł i owocował? Czy też zamienimy się w to spróchniałe drzewo, które się rozsypie w pył? W bezimienny kopczyk ziemi, na którym ktoś może westchnie i powie: żył, ale nie wiadomo po co. Gimnazjum. Tu gimnazjum jest na ciebie myślę.
października, czyli do Dnia Nauczyciela. Bardzo Was proszę, abyście chętnie wzięli w nim udział. Będą, który nie pamięta swojej historii, skazany jest na powtórne jej przeżycie. My naszą historię pamiętamy, uczymy się jej. Dziękujemy Pani Bukowskiej, Pani Gosi Siarce, Panu Markowi Zdrowiczemu. My też o to robimy, spójrzmy na siebie, większość z nas jest odpowiednio ubrana, tak? To jest właśnie nasza pamięć. Mam nadzieję, że wykonamy takie piękne uroczystości. Nikt nie zapomni o tym, żeby odpowiednio się ubrać. Jeszcze raz dziękuję bardzo, brawo.